To jest najstarsza klasa w naszej szkole, klasa szósta, która spędziła 6 lub 7 lat w tej szkole i myślę, że ma tutaj już ugruntowane pojęcie i zdanie na temat naszej szkoły. No i dzisiaj proszę mi odpowiedzieć na pytanie, za co lubię moją szkołę? Kinga? Za to, że jest mała i wszyscy się znają. Kameralna szkoła. Wszyscy się znamy, w związku z tym dobrze się czujemy. Krzysiu? Za zajęcia sportowe. Konkretnie jakie? SKS, piłki nożnej, siatkówki, no i... Korzystacie z tych zajęć? Rozwijacie sobie pas, super. Tosia? Za to, że nauczyciele wiedzą, jak do nas podejść, są wyrozumiali. Tak, znamy was już dobrze, prawda? Miła? Za Orlika. Za to, że mamy dobrą bazę. Orlika, co jeszcze oprócz Orlika? To teraz pociągnijmy ten temat. Co jeszcze oprócz Orlika? Jest plac zabaw, a dla młodszych klas jest sala zabaw w szkole, która znajduje się blisko świetlicy. Tak jest. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? No to kochani, dlaczego dobrze się w niej czujemy? Tyle czasu dziennie spędzacie w tej szkole. Co powoduje, że dobrze się poczujecie? Że nie śpieszą nam do domu? Marinka, jest bezpiecznie. Tak, jest bezpiecznie. Mała szkoła, wszystko pod kontrolą. Wszystkich znanych. Nauczyciele są wyrozumiali. Wyrozumiali nauczyciele, ważna sprawa. Jest mało uczniów, dlatego się dobrze znamy wszyscy. Tak. Nie czujemy się obco, nie widzimy obcych twarzy. Proszę. Jest, szkoła znajduje się blisko lasu i mamy tutaj dużo świeżego powietrza i czasami na WF na przykład wychodzimy gdzieś. Właśnie, czy położenie szkoły wpływa na to, że się lepiej tutaj czujecie? Tak. A, czyli co konkretnie? Las. Wokół szkoły piękny, teren zielony. Taras. Taras, na którym, dużo roślin. Tak, na którym możemy się bawić i dotykać się podczas miesięcy letnich i wiosennych. Co podoba nam się w szkole najbardziej? Berka? Zajęcia pozalekcyjne. Jakie? No, SKS-y. Zajęcia sportowe. Co jeszcze? Imprezy szkolne. Imprezy szkolne. Mamy masę imprez szkolne, gdzie się na przykład jest jeziorze. Za chwileczkę będziemy na wesoło spędzać ten czas. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Na przykład? Oprócz sportowych, co byście jeszcze wymienili? Matematyki, języka polskiego. Zajęcia przygotowującego. Do sprawdzianu, do konkursu wszelkiego rodzaju naukowych, przedmiotowych. Co jeszcze? Takie fajne zajęć, Kosiu? Dużo jest też dyskotek. Dużo samorządów myśli stara się ich zrobić jak najwięcej. Tak, czyli również na wesoło czas spędzamy. Kółko z angielskiego. Zdolności językowe rozwijamy. Dużo jest konkursów nawet w szkole. No właśnie, też możecie zbywać nagrody, realizować się w jakiś sposób. Czy ktoś by jeszcze ktoś dodał do tych pytań? Nie? No to teraz zapraszam Tosię i Berkę. Nasza szkoła jest kolorowa i wesoła. Są w niej super nauczyciele i dzieje się w niej wiele. Dużo pomocy, ciekawe zajęcia, dzięki temu mamy osiągnięcia. Różnych kółek długa lista, jest też u nas finalista. Rozwijamy swoje pasje, na zajęciach nikt nie zaśnie. Na Orliku gier i zabaw jest bez liku. A na przerwach chłopcy i dziewczynki zajadają witaminki. Bo nasza szkoła zdrowie promuje i w tej dziedzinie wśród innych przoduje. A maluchy w sali zabaw mają zawsze niezły ubaw. Wkoło szkoły zielone otoczenie, las i przyroda niby marzenie. Dobry humor to podstawa, uśmiech, radość, ważna sprawa. PSP zawada, to smutnym być nie wypada. I czy chcecie, czy nie chcecie, lepszej szkoły nie znajdziecie.